Andrzej Buła po raz trzeci marszałkiem województwa opolskiego. Niewiele zmienił się także skład zarządu wojewódzkiego, ale na dzisiejszej sesji sejmiku nie zabrakło niespodzianek. Wojciech Bulasz. Ten wybór nie zaskoczył nikogo. Szef opolskich struktur Koalicji Obywatelskiej po raz kolejny został marszałkiem. Zaprosiliśmy ludzi do szczerego zarządzania województwem opolskim. Jesteśmy w tym wiarygodni i dość rzetelnie do tego podchodzimy. Stabilnie także w gronie wicemarszałków. Zostali nimi Zuzanna Donat-Kasiura i Zbigniew Kubalańca. Edukacja, rynek pracy i oczywiście wielokulturowość. To te obszary, w których pracowałam w poprzedniej kadencji, które również w tej kadencji będą w moim obszarze. Tutaj kalka zostaje, sport, kultura, organizacje pozarządowe. Zajmowałem się tym 5,5 roku w poprzedniej kadencji. Na stanowisku członka zarządu odpowiedzialnego za infrastrukturę pozostał także Szymon Ogłaza. Infrastruktura to coś, co jest do mnie już na razie przypisane i bardzo się cieszę, że tak jest. Jest wiele wyzwań, wiele zupełnie nowych pomysłów, wiele wizji, które mamy do zrealizowania w tej nadchodzącej kadencji. Jedyną nowością w tym gronie jest były poseł Robert Węgrzyn, który zastąpił na tym stanowisku Antoniego Konopkę. Najbardziej newralgicznym obszarze w tym dziale będzie ochrona środowiska i wyzwania, które stoją przed takimi sprawami, chociażby jak Odra, kanał Gliwicki. Jedyny w sejmiku przedstawiciel trzeciej drogi utracone stanowisko zamienił na funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku. Ważne jest to, że jesteśmy w koalicji, która będzie rządzić w województwie następne 5 lat. Jest to tworzenie koalicji krajowej. A było to możliwe dzięki temu, że wybrana przedwczoraj na to stanowisko Jolanta Wilczyńska dziś straciła tę funkcję i mandat radnej. Powód? Została wybrana na starostę namysłowską. Tam pracuję, tam żyję, tam mieszkam i wiem, ile jest do zrobienia. Wiem, jak bardzo ten powiat potrzebuje nowych sił, nowej wizji. Dziś wybrano także przewodniczących komisji. Prawo i Sprawiedliwość jako partia opozycyjna otrzymała komisję rewizyjną. Chcemy być opozycją konstruktywną, merytoryczną, niemniej jednak bardzo wnikliwą, która będzie uważnie przyglądała się temu, jak sprawy województwa opolskiego będą prowadzone. Dziś pozostaje jeszcze pytanie, czy starający się o mandat europosła włodarz województwa będzie piastował tę funkcję przez miesiąc czy dłużej i kto szykuje się na jego następcę. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski.